Od sierpnia tego roku trwają prace na terenie po dawnym obozie koncentracyjnym Płaszów w Krakowie. Zostały wyremontowane, czy są w trakcie remontu, różnego rodzaju ścieżki i drogi, też te główne drogi prowadzące przez teren poobozowy, ulica Abrahama, ale też inne ścieżki na terenie obozu. To są drogi częściowo przedwojenne, które zostały włączone w strukturę obozu koncentracyjnego. Częściowo są to drogi, które biegły kiedyś pomiędzy barakami. Znajdujemy się na placu apelowym, który został wytyczony też taką opaską, a wokół niego kiedyś znajdowały się baraki mieszkalne więźniów obozu, mężczyzn, kobiet, tu bliżej placu apelowego też baraki obozu dla Polaków, takiego wewnętrznego obozu dodatkowego, który został zainstalowany w 1943 roku na terenie obozu płaszowskiego. I to, co jest, myślę, też najbardziej widoczne, no to są wreszcie obrzeża wyznaczające granice cmentarzy. Obóz powstał na terenie dwóch cmentarzy żydowskich, starszego założonego w końcu XIX wieku i cmentarza nowego założonego w latach 30. XX wieku. Zniszczone zostały same cmentarze, zbezczeszczone i na ich terenie powstały baraki mieszkalne. My za pomocą takich betonowych obrzeży wyznaczamy na nowo te granice. Na terenie starego cmentarza w dalszym ciągu znajdują się groby, też macewy. Cmentarz nowy w zasadzie jest już nieczytelny, natomiast nadal oba miejsca pozostają cmentarzami. Nadal trwają prace, jesteśmy na terenie budowy. Bardzo prosimy wszystkich odwiedzających to miejsce o rozważne korzystanie z spacerowania po tym terenie. Planowany koniec robót to grudzień tego roku, więc mamy już niedużo czasu. Wytyczane są też takie miejsca i fundamentowane są miejsca, w których będą stać tablice informacyjne, tablice z nową wystawą plenerową.